Hej, 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 hej! Aloha, bracia i siostry! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie po króciutkiej przerwie, ale za to jak zawsze w lasach i z pozytywną energią. Jak tam się miewacie? Co tam u Was słychać? Dzisiaj nagrywam taki filmik. Trzeba rozluźnić mięśnie twarzy przed filmikiem. Trzeba było to zrobić, żeby mowa była wyraźna. No ale do rzeczy. Film Spowiedź ratownika. Fajny, fajny filmik, który tam doszedł do szerszego grona widzów. Na ten moment ma tam ponad 2 miliony odsłon, więc fajnie, fajnie. A co sądzę na temat właśnie tego filmu? Nie ma to jak pozytywna energia w lesie. Oddechy życia. Sam film, po pierwsze, jego autentyczność tak naprawdę to jest zerowa. Myślę, że co bardziej tutaj świadomy człowiek, taki, który no wie o tym, że każdy może po prostu sobie ubrać strój ratownika, usiąść. Do tego sam film jest tak zmontowany, zmieniony głos. Nie ma tam żadnych tutaj informacji, żadnych danych. No wiadomo tam, jeżeli film byłby prawdziwy, to w obawie przed tam bezpieczeństwem tego ratownika, to wiadomo, że tam nie można nic podać, żadnych danych, więc ja to rozumiem. No ale aczkolwiek z tego również powodu, no autentyczność tego filmu jest zerowa. Każdy może sobie tam usiąść, pogadać. Montażysta to może zmienić głos, nadać jakiś tam mroczniejszy taki klimat, że tam właśnie tło takie tam chyba jest brązowe, czy takie ciemne, ktoś tam siedzi w plecach. No więc to też wszystko tam działa na ludzką psychikę, że ktoś może faktycznie uwierzyć, że tam siedzi ten ratownik. Jaka jest prawda? Tego nie wiem, no ale raczej tutaj nie wierzyłbym za bardzo w autentyczność tego filmu. No wiadomo, że tam jeszcze w opisie jest od razu tam link do książek i tak dalej, więc jasna sprawa. No ale co tam, czy autentyczność tego filmu ma akurat w tym przypadku do znaczenia? Sam film jest raczej dobrze nakręcony dla takich właśnie mniej świadomych ludzi, którzy może jeszcze tam oglądają telewizję, nie wiedzą, jaka jest prawda na temat całej tej sytuacji. Więc możliwe, że dobrze, że się ukazał ten film. No wiadomo, że dobrze, bo wszystko co się dzieje jest odpowiednie, jest prawidłowe, więc fajnie, że ten film się ukazał. No w samym filmie nie ma tam jakichś tam sensacyjnych informacji dla ludzi świadomych. To co na tym filmie jest, to wszystko to jest w internecie i było już od dawien dawna. Wiadomo, że tam, że pandemia to ściema, że testy tam dają fałszywe wyniki, więc to już tam było wiadome rok. Tak samo tam zarobki ratowników, lekarzy, to wszystko są informacje też ujawnione. Więc no, za samą jakąś tam filmu, jakoś tam odnośnie wiadomości, to bez sensacji, autentyczności film też nie ma, więc też bez sensacji. No ale fajnie tutaj, że ktoś tak zmontował ten film, zawarł właśnie te informacje, których nie padają w telewizji i możliwe, że dzięki temu filmowi wiele osób może tutaj się obudzić i otworzyć oczy i poszperać dalej, zacząć właśnie szukać w internecie, zacząć, nie wiem, pooglądać jakieś tam niezależne telewizje, jakieś tam niezależne, może nie jakieś tam antysystemowe grupy na Facebooku i tak dalej, więc no cóż. Nawet nie wiedziałem, że ten film tak się u mnie nagra. Więc cóż, no, wszystko jest jakie jest. Więcej tam nie ma co komentować tego filmu, no. Ogólnie tak, zgadzam się z informacjami, które są tam podane. No a to właśnie też z tego względu, że te informacje już są od dawna w internecie, więc się zgadzam.
Fajny film, oby tutaj, a może nie oby, bo to też ze słowo, niech się dzieje jak się dzieje, fajnie, fajnie, że się ukazał. Nie ma to chyba akurat w tym przypadku znaczenia, czy on jest autentyczny, czy nie. No w mojej ocenie raczej tam może tam siedzieć jakaś tam podstawiona osoba. ktoś po prostu z internetu, który może nawet ma dobre intencje i zna to wszystko i tak dalej. Może i tam wszystko są dobre intencje w tym filmie. Nawet jeśli ktoś tam chce sprzedać swoje książki, na tym zarobić, to fajnie, no bo mimo wszystko 2 miliony wyświetleń filmu na taki temat to jest zawsze tam fajnie, zawsze to jakoś tam świadomość wzrośnie, a później może ci ludzie dalej właśnie odkryją prawdę, dalej będą się rozwijać i poszerzać swoją świadomość, więc fajnie, fajnie tutaj. Niech się tutaj nasza globalna świadomość zbiorowa wzrasta, niech wszystko fajnie płynie, zmieniajmy ten świat, edukujmy się świadomie, świadomie też poprzez miłość, nie poprzez agresję, no bo tej świadomości poprzez agresję też jest sporo w internecie, ale to też tak ma być, bo wszystko zawsze jest tak jak ma być. To jest też ważne, że wszystko jest tak jakie jest i świat jest taki jaki jest, a i my jesteśmy tutaj po coś. I cóż, no, taki film, ile to się nagrywa? 6 minut, 6.30. Taki filmik po moim takim malutkim powrocie. Może komuś tam da dawkę pozytywnej energii. A co do samego filmu, no to co tam, takie tam kolejny filmik bez słów, ale z przekazem wyższej energii, że fajnie, że tam ten filmik się ukazał. No tak jak wspomniałem, tam merytorycznie się zgadzam, to nie ma co tam komentować na temat informacji pojawiających się w tym filmiku. A może tak na zakończenie jeszcze, jak już poruszaliśmy taki temat, kurczę, w ogóle fajne, jak już jest słoneczko i w ogóle, to fajnie wygląda obraz w tej kamerce, ciekawe jak to będzie na laptopie. A jeszcze taka też mała uwaga, bo jest wiele osób świadomych odnośnie tej całej sytuacji pandemicznej, które wiedzą jaka jest prawda, ale też często się spotyka głosy, że pandemii nie ma, ale wirus jest. A skąd wy możecie wiedzieć, czy jest wirus? Obecnie jest tak wielkie zakłamanie z każdej strony, zakłamanie statystyk, same testy tutaj dają fałszywe wyniki. Są, kiedyś też były jakieś tam pogłoski, że tam jakiegoś wirusa nie wyizolowali, coś takiego, więc tutaj jeżeli ktoś ma cały czas takie zdanie, że pandemii nie ma, ale wirus jest, to nie wiemy tak naprawdę, czy jest jakiś wirus, czy nie. Bo jest takie zakłamanie statystykami i wszystkim, że nic nie wiadomo. No w mojej ocenie to tam wszystko wiadomo. Są bajeczki i zabawa. Z jednej strony po to, by zniewolić ludzi, ale z drugiej strony ludzie się budzą i wszystko idzie pięknie i wspaniale. No i oczywiście no też bardzo wiele osób żyje w strachu, więc no to też tutaj jest taka bardziej smutniejsza strona tego wszystkiego. Ludzie żyją w strachu, w cierpieniu. Nawet miałem wczoraj taką sytuację, że tam wchodzę sobie do sklepu, jakaś tam jest starsza pani przy lodówkach. No i widząc mnie bez maski, to się odsunęła. Akurat tam przychodził jakiś tam znajomy pracownik sklepu i tam zaczepił ją, że ją rzadko widzi, a ona tam specjalnie chyba na głos mówi, że rzadko bywa, bo ludzie chodzą bez masek. No i tam się odsunęła bardzo. No więc ja rozumiem to wszystko, rozumiem ten strach ludzi, ten lęk, te wszystkie cierpienia i tak dalej, że spowodowane tym, że ludzie nie mogą dostać się do lekarzy i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, no ale cóż, no można powiedzieć, że większość ludzi nie żyła w zgodzie z naturą, większość ludzi nie ma żadnego pojęcia na temat własnego zdrowia, większość ludzi tylko jak choruje, to idzie do lekarza. No więc to jest też taka bardziej złożona sprawa i karma każdej osoby, czy tam efekt jej życia, no bo to wiecie, no wiadomo, że jeżeli widzimy, że ktoś cierpi, czy ktoś żyje w strachu, to jest to może smutniejsza rzecz, no tylko, że ten ktoś, kto tam na stare lata choruje, no to tak naprawdę sam się przyczynił do tego, że na stare lata ma te choroby, że może nie chciał bardziej
jakoś tam w życiu się edukować, poszerzać swoją świadomość, czy uczyć się o zdrowiu. No więc tutaj empatia jest bardzo ważną rzeczą, ale trzeba zrozumieć, że każdy ma takie życie, jakie jest i jak to mówią, każdy jest kowalem własnego losu, każdy jest kreatorem swego losu. Więc jeżeli ktoś właśnie tam na stare lata ma ciężko, no cóż, miał swoje lata do przeżycia i tak już było, czasem po prostu, czasem cóż. Myślę, że, że na ten moment zostawiam wszystkich ludzi właśnie z tym filmikiem. Ja sobie chodzę oczywiście tam boso, czy to widać? Chyba tak. I cóż. I dziękuję za obejrzenie filmiku. Szerzmy miłość, przekazujmy świadomość, radość, dobro, empatię również, to też jest ważne. Ale pamiętajmy, że każdy sam sobie stworzył takie życie i to często właśnie też ludzie obwiniają innych ludzi za to, że mają życie, jakie mają. No cóż, no, przykro mi, ale no tutaj każdy jest kowalem własnego losu i co by kto nie mówił, więc jest jak to jest. Dlatego cóż, aloha bracia i siostry. Pozdrawiam was z miłością i cóż, idę dalej na leśną podróż, bo dzieje się piękne słoneczko. Pozdrawiam z miłością, aloha.